Koszarka.pl, Piotr Adamek, witam Was moi mili. Dzisiaj patrzymy na grupę maszyn profesjonalnych z firmy Toro, która ponad 100 lat robi urządzenia dla sektora prywatnego i profesjonalnego. Prezentowany model to jest frezarka do pni Toro STX26. Jest jeszcze model STX38 na silniku Kohlera, natomiast my skupiamy się na modelu 26. Pod maską kryje się 26-konna jednostka napędowa japońskiej marki Kawasaki. Dwa cylindry z pełnym smarowaniem ciśnieniowym. Urządzenie na gąsienicach, jak widać, więc nie straszny mu żaden teren, czy bardziej podmoku, czy bardziej grząski. Rozwiązanie bardzo wygodne. Mamy tutaj możliwość zerowego promienia skrętu. Gąsienice obsługiwane są tutaj z pozycji panelu tym to prostym joystickiem. Mi rozkminienie tej maszyny zajęło dosłownie 10 sekund. Zresztą za chwilę pokażę, jak współpracuje tutaj ten układ. Z takich cech szczególnych tej maszyny mamy tutaj zastosowany system hydraulicznego wspomagania obrotu tej głowicy do skrawania. System IntelliSweep, który automatycznie dostosowuje prędkość czy siłę skrawania w zależności od obciążenia, więc jeżeli obciążenie jest zbyt wysokie, maszyna automatycznie zwiększa lub zmniejsza obroty tutaj tej głowicy tnącej, przez co nie będziemy doprowadzać do sytuacji, że nagle maszyna nam stanie w jakimś pniaku, bo ten system jest na tyle inteligentny, że on rozpoznaje obciążenie i w zależności od tego podaje albo więcej, albo mniej płynu hydraulicznego. Przepływ mamy tutaj 51 litrów na minutę. Te elementy do skrawania, jak tutaj widać, są umieszczone po obydwu stronach. W sumie jest ich 12, osadzone w różnej odległości. Tutaj, jak widać, średnice są różne, tutaj jest bardziej wąsko. Chodzi o to, żeby równomiernie to skrawanie nam szło. Ok, tutaj mamy nasz panel sterowania. Odpalanie bardzo proste. Tutaj ustawiamy cięgno w pozycji ssania. Przekręcamy kluczyk, odpalamy, regulujemy sobie obroty silnika tutaj na tym cięgnie. No i tutaj mamy obsługę, tak? W zależności od tego, w którą stronę chcemy jechać, czy w którą stronę chcemy skręcać. Tu mamy cofanie, jazda do przodu, no i automatycznie skręcanie w lewo lub w prawo. Regulacja tej głowicy roboczej w zakresie od 31 cm poniżej poziomu ziemi do 87 cm powyżej poziomu ziemi mamy tym joystickiem. Głowicę odpalamy jak w joysticku, tak? Wciskając ten przycisk. No i tutaj sobie regulujemy, jak widać, wychył tej głowicy. On akurat teraz jest na wspomaganiu hydraulicznym, więc tam końcówkami sił nam chodzi. Odpalimy sobie to urządzenie, zobaczymy, jak się je prowadzi, zobaczymy, jak pracuje ta głowica. Zapraszam. Czyli stanie. Maszyna prosta w obsłudze,
Bardzo intuicyjne tutaj system sterowania głowicą roboczą i włączania, aktywowania, system napędu gąsienicowy z zerowym promieniem skrętu. Jak podobał Wam się film, łapki w górę. Piotr Adamek, kosiarka.pl. Moim dzisiejszym gościem była ta oto frezarka do pni gąsienicowa Toro STX26. Pozdrawiam.